Robimy sobie w takim razie specjalny zlot. Bierzemy. Robimy zlot Iseta kontra PLP50 w wyścigach. Wiecie, na czym to polega. Pierwsze trzy samochody na wyścigu są najważniejsze, nie? Tak, ja nie wiem, co wybiorę. Chyba wybiorę sobie Isetę. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Wezmę sobie Isetę. No. PLP50 kontra Isetta. Nie no, wezmę sobie Pila. Wezmę Pila i robimy samochody do klasy S2. Sorry, do klasy S1 chciałem powiedzieć, nie do klasy S2. Do klasy S2 to by była trochę przesada. Co? Dobra. Dobra, spróbujmy. Będzie naprawdę trudny wyścig. Myślę, że Isetta ma sporą przewagę teraz. Poczekamy, aż wszyscy sobie skończą robić te samochody, bo widzę, że jeszcze nie wszyscy mają. Będzie naprawdę trzeba uważać, bo pile są mega trudne do opanowania. A jeszcze dodatkowo jest zima, nie? Dobra, jedźmy sobie w jakieś miejsce, spotkamy się w ogóle. Co już, to wszyscy? Nie no, chyba nie wszyscy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no już prawie wszyscy. Można spaść w ogóle, czy nie? Można. Jaki stunter. Pile i Isety opanowały łódkę. Właśnie może być problem, żeby oni tu wylądowali, nie? Okej. Okay. Ups. Jeszcze raz. O, jest. Jedziemy na wyścigi, bo to już najwyższy czas. I tak, zaczynamy od Goliata. Dobra, jedziemy. Pierwszy wyścig Goliat. Czy dla kogoś to jest zaskoczenie? Zrób poradnik, jak driftować. Szymon, jest na YouTubie poradnik. Jest jeden poradnik, jak robię samochody te driftowe, jak dostosowuję samochody, i jest drugi poradnik, jak driftuję. Jest jeszcze inny poradnik, jak robić stunty samochodem. Jest to na YouTubie wszystko. Cała sztuczka polega na tym, że tymi samochodami nie można za szybko jechać. Bo właśnie robią się problemy. Rzuca cię na wszystkie strony i tak dalej. Został zrobiony chip tuning, tak. Nie chip tuning, tylko chip tuning. Tak.
Dobra, uwaga. Si. Oh my god, ale się spodziłem! Oh! Uwaga, ej, zobaczcie, pierwszy wyścig Goliat wygrały pile. No bo pierwsze trzy miejsca, widzicie, że w pierwszej trójce są pile, nie? Także pile zwyciężyły. 94 tysiące za co dostałem za ten wyścig. Jesus. Dobra, teraz jedziemy wyścig szutrowy. A potem jedziemy przełajowy. Nie torturuj nas już więcej. I tak. No i teraz chyba jest porówno. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pile i cztery isety. Także jest pół na pół. Jedziemy przełajówkę, kurde. Wyścig typu sprint. Tak. Będzie ciekawie. Uwaga. I zaczyna się zabawa. Kurde. What? Co mi się stało? Ja pierniczę. Jeszcze przebijaj to. O Boże. O Boże. Resetuj pozycję. Masakra jakaś. Każdy najmniejszy obiekt, jak uderzysz w to pilę, to wiecie co się dzieje. Zatrzymuje do zera albo destabilizuje pojazd całkowicie, nie? Szkoda, że w wyścigach w sumie nie działa dron, bo chyba nie działa, nie? Ja bym mógł śledzić postępy tutaj ludzi. Sam bym nie uczestniczył w wyścigu, tylko bym oglądał widzów, nie? To by było lepiej. I bym komentował. Bo tak to niewiele widzę, co się dzieje w tym wyścigu, tylko już wynik końcowy. Ale tutaj nie ma trybu obserwatora na wyścigu, niestety, nie? Powoli, powoli. Kogoś doganiam, więc chyba nie jest tak źle. Te murki są, kurde, najgorsze chyba. Czyżbym doganiał i setu? Nie, też są tam pile. A coś czuję, że niektórzy już ukończyli wyścig. Ej, co jest? Czemu ja jestem siódmy? Już wyprzedziłem tam. O dobra, teraz jestem czwarty. Łe, to ktoś tam nieźle wyrwał do przodu. To chyba będzie dogrywka, coś tak czuję. Na szutrze. O, wow, 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 wow. Widzieliście, jak mnie murek odbił? Tamci już skończyli. A ja tu przyczepkę dałem na środek. O, shit! Jedź! Nie mogę z miejsca ruszyć! Chociaż jedną misetę wyprzedzę. Oj, nie wyprzedzę chyba. No czemu on się obraca w drugą stronę? Co się dzieje z tym samochodem? Masakra jakaś, daj spokój. Ostatnie miejsce chyba miałem na tym wyścigu. Ostatnie miejsce, ale zobaczcie, BMW zdominowały. Także mamy teraz decydujące starcie na szutrze. Pierwszy wyścig Goliat wygrały pile. Teraz będziemy jechać szutr jakiś i zobaczymy, co się wydarzy. Oh my god. Nienawidzę do nic z kwiatami, ja nienawidzę murków. Straszne to jest. Jeszcze raz zaproszę.
Tak. Co my tu mamy takiego szutrowego w okolicy? Jest na razie remis, 1-1 dla BMW i Setty. Ktoś wziął Lancię. Ten z Lancią się nie liczy w ogóle. Jego nie bierzemy pod uwagę. To jest w ogóle jakiś inny gracz. Chyba ja wybrałem tam, żeby dobierał wszystkich z gry, wygląda na to. Ale jest, jest Peel, jest BMW. Dobra, spróbujmy. Kurde, po ścianie poszedł. Bez pardonu, nie? Aj, shit. Ale mnie rzuciło. Daję z siebie wszystko. Dlaczego... A, kurde, pora roku mi została ta zimowa. Shit. No trudno już. Właśnie jakieś dziwne ustawienia zrobiły z tym wyścigiem. Nie wiem dlaczego... Nie można było ograniczyć tylko do dwóch samochodów. Widzieliście jak tam wybierałem, nie? Dziwna sprawa, naprawdę. Coś z tym wyścigiem jest zbugowane. Dobra, ciśniemy. Nawet jak tam ktoś nie dojedzie, to się nic nie stanie. Trzy pierwsze miejsca się liczą, poza oczywiście Lancią, nie? Lancię pomijamy, to był jakiś randomowy gracz dobił, nie wiem czemu. I ci! Dobra, trzecie miejsce. I tak, jest BMW, oj chyba BM-ki wygrają ten pojedynek. Chyba BM-ki wygrają. Tak, zobaczcie. Trzy pierwsze miejsca, nie? Poza tą Lancią oczywiście. Jest BMW, jest Peel i jest BMW. Czyli trzeba przyznać, że no, tak jak myślałem, ostatnio się z tym, z Lambo kontra Ferrari myliłem, bo stawiałem bardziej na Lambosy, wygrał Ferrarki. A tutaj teraz, no, raczej stawiałem bardziej na BMW i faktycznie BMW wygrały. Myślę, że ten wyścig przełajowy trochę tutaj przeważył, nie? No bo tam, no, tam ciężko było Pilem się przedostać przez te wszystkie murki i w ogóle. Naprawdę trudno było. Mnie ten samochód cały czas rozbraja, nie? Gdzie on jest? Hej. What? Gdzie on jest? Zniknął mi samochód! W trybie zdjęcia. Chciałem mu zrobić zdjęcie. Czekaj, tryb efektów. Może ja go tu wyłączyłem.
Kierowca stworzenia światła wozu. Włączono, wyłączono. A gdzie jest mój samochód? Ej no, what? Czemu nie ma w trybie zdjęcia mojego auta? Uciekł, nie? Aha, bo drzewo przywalił. Teraz chyba będzie. O! Dobra, może... Może był, ale schowany pod drzewem, czy coś. Patrzcie, jaka rakieta. Oh yeah.